przyjrzymy zestawowi Virtuocola, to dosyć spory zestaw. Numer katalogowy to 70669. Oczywiście już to zbudowałem, więc tutaj tak się prezentuje. Zaraz. Zobacz, może zaczniemy od kamiennego. Coś, co mi się tutaj nie podoba, to patrzcie, ten zielony tutaj element. Co to jest? Chyba to powinno być jakieś szare, czarne, nie wiem. Chyba się tym kamiennym wzorowano na tym tak w ogóle. Bo to jest prawie identyko, tylko że ten ma cztery ręce, a tamten nie. Ale te tutaj przyczepiaki, też nie wiem po co. Ale sam kamienny jest fajny. To jest moja pierwsza taka figurka duża. Więc go już odkładam na bok. I może wielkniczy. Trochę głośny jest ten pojazd. Coś, co jest fajnego, to że tutaj jest miejsce na tą złotą broń. Ojejku. I to jest minus, że to trochę to czasem odpada. Ten element. I w środku mogą się zmieścić dwie minifigurki. Ale do minifigurek przejdziemy potem. Oj, Kolowi spadły włosy. Znaczy kaptur. W środku same te rzeczy też jest wyposażone. Fajnie. Tutaj jest uruchamianie do wiertła, do którego zaraz przejdziemy. Oczywiście są tutaj działka też. Silniki ruchome. Tak samo jak to. Ale wiertło można na dwa sposoby kręcić. Albo tak. Jak to przytrzymamy, to wiertło się nie kręci. Albo jak jedzie. Tak w ogóle to ten pojazd jest bardzo głośny. Bo z tyłu ma takie dziwne koła. Takie z klocków. No i od razu popatrzymy sobie na dół. No od dołu to trochę dziwnie wygląda. Tak nie za fajnie, ale już dam kabinę. A ten element tutaj do czego jest? Patrzcie, żeby tak wziąć tą kabinę. Ja tak to oczywiście wymyśliłem. I ten element tu jest fajny. To jest fajnie. To się muszę razem z tym. No i... Może... Przechodzimy do minifigurek. Jeszcze Kajowi dodam te miecze. W zestawie są cztery minifigurki. Jest dwóch kamiennych wojowników. Może zaczniemy od tego. Ma taką broń dosyć znaną z Nexonite kamienne potwory. No kapelusz, fajny kolor. Nie miałam takiego. Ale ta główka całkiem fajna, taka złota trochę. No i jeszcze te naramienniki. To jest fajnie. Element, bo to jest na 2019 rok wyszedł ten element. Pierwsza figurka, ok. Druga. No o tułowiu to nie trzeba prawie nic mówić, bo to jest ten sam tułów. Ale główka za to inna. Odczepię sobie te miecze. I znowu te naramienniki. I ten hełm całkiem fajny. Co oczywiście znamy z zestawów z Samurajem X. Może przejdziemy teraz do Cola. Cole ma oczywiście kosę wstrząsów i ma też dwa wyrazy twarzy. O taki i taki uśmiech. Oczywiście to jest moja pierwsza złota broń w kolekcji. No i jeszcze te kaptury są fajne. To jest jakby co nowy element na 2019. No i jeszcze Kai. No, ma miecze takie dosyć zwyczajne. Nic specjalnego z tymi mieczami. Ale podobny to jest wersja jak w innych zestawach. Kaptur taki sam, tylko w innych kolorach. I buźki. Taka albo taka. Jeszcze ten smok wszędzie tak idzie. Okej. Zaraz. No i kończymy. I pamiętajcie o łapeczce w górę. I kończymy.